Piątek 18 na Stadionie Ludowym będzie gościć Wisła Puławy. Nasi piłkarze aktualnie mogą popisać się serią pięciu meczów bez porażki, a w ostatniej kolejce zagrali na zero z tyłu. Na dzisiejszym treningu piłkarze między innymi mieli zajęcia strzeleckie, a także grali w popularność siatko-nogę. Gdy piłkarze schodzili do szatni zatrzymaliśmy kapitana Zagłębia Sławomira Jarczyka, którego poprosiliśmy o kilka słów przed piątkiem. Przed nami kolejne spotkanie z Wisłą Puławy. Eee... Trwa seria zagłębia. Mamy 5 meczów bez porażki, w tym trzy zwycięstwa. Punkty bardzo cenne, bo zawsze ta jesień była słabsza w wykonaniu. No na pewno cieszymy się z tej serii. Tak jak już powiedziałeś, te, te pierwsze rundy zawsze w naszym wykonaniu nie wyglądały za dobrze. Teraz jest zdecydowanie lepiej. No i mamy nadzieję, że ta seria będzie trwać. To spotkanie ważne, bo kolejny mecz już z MKS-em Ja wiem, że zawsze skupiacie się na najbliższym rywalu, ale na pewno gdzieś ten zespół z samej góry tabeli jest już w głowach. Nie, powiem ci szczerze, że zdecydowanie, zdecydowanie nie. No, bo ostatni mecz na Wobrzyżu pokazał, że te zespoły z dołu tabeli naprawdę stawiają ciężkie warunki. To był jeden z z najbardziej takich, takich myślę fizycznych meczy gdzie, gdzie, gdzie trzeba było podjąć walkę i, i, i okupiliśmy to kontuzją Zalesia także no, tutaj jeszcze Dudy się uratował bo, bo tam też e, traktowali go tak zdecydowanie i, i nie przebierali w środkach także przede wszystkim patrzymy teraz na ten pierwszy me, na ten najbliższy mecz przyjeżdża Wisła Połowy. I to naprawdę nie będzie łatwy mecz, bo, bo, bo podejrzewam, że y, ustawią się z tyłu, także będziemy z, y, skazani na to, żeby, żeby, żeby prowadzić grę i, i starać się tworzyć sytuację. Oni, oni z kolei na pewno będą chcieli zagrać z kontry i, i, i podejmą, podejmą walkę, bo nic innego nim nie pozostaje, tym bardziej, że grają za zagłębiem i, i, i wiemy wszyscy, że na zagłębie każdy spina się razy, razy dwa i... Naprawdę, nie, nie, nie patrzymy już na, 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 na kolejnego rywala, także y, ci, którzy myślą, że, że, że już można sobie dopisać trzy punkty w tabeli, y, niech się jeszcze z tym powstrzymają, bo, 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 bo czeka nas ciężka przeprawa. No właśnie, już to spotkanie z Wałbrzychu, Wałbrzychu pokazało, że rywale z dołu tabeli potrafią grać w piłkę i to było takie chyba spore zaskoczenie, że zespół, który punktów ma niewiele, grał przyzwoicie, ofensywnie i chyba tutaj warto zaznaczyć, że mecz na zero z tyłu Was szczególnie na pewno cieszy. No na pewno, ostatnio te bramki wpadały, teraz udało się zachować zero z tyłu i, i tak powiedziałeś. Ten, ten, ten zespół jest na samym dole, a oni próbowali się konstruować od tyłu akcje i, i, i często im się to udawało. Gdzieś tam powstrzymywaliśmy ich dopiero na swojej połowie i, i, i często to my. Korzystaliśmy z tego, że mogliśmy kontratak wyprowadzić. Tak też bramka padła na 1-0. Także, jak już analizowaliśmy wcześniejszych rywali, którzy grali z Wisą Puławy, teraz sobie przypominam, te Poławy też starają się grać w piłkę. Także to, 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 to nie jest tak, że, że, że te zespoły, które są teraz na dole, każdy mecz po kolei będą wygrywały. Ja jestem przekonany, że poprzedni rywal Górnik Wałbrzych za chwilę będziemy miał serię, że wygra trzy mecze z rzędu. Tak, tak, tak na pewno, tak na pewno będzie.